Cześć, jestem Klaudia Tokanow, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Obierz stopień dysocjacji alfa w roztworach elektrolitów. I w podpunkcie A mamy 1-molowego HNO2, jeżeli H plus wynosi 25 tysięcznych mola na decymetr sześcienny. Tutaj oczywiście mamy podane stężenie początkowe. A tutaj mamy jony wodorowe. Ważne jest to, aby pamiętać, że jony wodorowe, czyli jony zdysocjowane, są równe C albo stężeniu CZ, czyli zdysocjowanych, w zależności jakiego oznaczenia tutaj używacie. Zapisujemy sobie zatem wzór na alfę i mamy tutaj C ponownie albo CZ przez CO. Podstawiamy nasze dane. To sobie skracamy i wymnażamy z górą podpunkt A już mamy, to teraz podpunkt B. Tu mamy stężenie początkowe 1/100. I tutaj możemy sobie to zapisać tak, albo od razu, że mamy C, albo CZ. 5 tysięcznych. Zapisujemy sobie zatem alfę. Wymnażamy z górą. Dzielimy z dołem i otrzymujemy 50%. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.